filmy są pogrupowane w różne sekcje. Najważniejszy z nich dla nas to Międzynarodowy Konkurs Nowe Horyzonty, w którym pokazujemy filmy robione przez młodych reżyserów, którzy no, mają już własny charakter pisma. Często to są filmy eksperymentalne, takie, które są nowohoryzontowe. Myślę, że takim głównym celem konkursu i ten cel bym chciał jakoś podkreślić, to jest jednak promocja młodych twórców, takich debiutantów. To jest taka pierwsza prezentacja ich talentów. Nagroda na horyzontach znaczy bardzo dużo. Ja jako młody reżyser, cały czas próbujący zdobyć pieniądze na następny film, spotykam się z wieloma trudnościami i myślę, że każde docenienie, tak jak właśnie tutaj na horyzontach, pozwala mi zrobić krok do przodu. Ciekawe jest po raz pierwszy obserwowanie konkurencji polskich filmów, bo zawsze to prawda był jeden tytuł, a w tym roku mamy już 3 polskie filmy w konkursie. Do poprzedniego roku były 3 polskie filmy w historii całego festiwalu. Kino polskie się zmienia, kino polskie staje się bardziej progresywne. To, że te filmy są w konkursie głównym właśnie tutaj na Nowych Horyzontach, to pokazuje. Jeśli chodzi o tytuły, które mi się najbardziej podobały, to Jak całkowicie zniknąć Przemysława Wojcieszka. To jest impresja filmowa. To jest takie bardzo zmysłowa opowieść o jednej nocy, którą spędzają razem ze sobą dwie kobiety, które przypadkowo poznają się na ulicy w Berlinie. Jest to taki film, który jest trochę tripem przez miasto nocnym i bardzo chciałem, żeby działał raczej swoją zmysłowością niż opowieścią. Opowieści mnie raczej nudzą i dramat mnie nudzi. Lubię, jak w głowie zostają mi obrazy po filmie i to jest taki bardzo obrazkowy, wydaje mi się, film. Bardzo podobają mi się te urywkowe sceny, bardzo podoba mi się muzyka od takiej spokojniejszej do imprezowego elektro. No, chyba cała formuła bardzo jest fajna, estetycznie jest interesujący, formalnie, ale również tematyka, no nie ma dużo polskich takich lesbijskich, o lesbijskim temacie filmów. Jest to bardziej coś, w czym nie szukałabym żadnej historii, natomiast bardziej dałabym się ponieść takiemu zmysłowemu, jakiemuś sensualnemu przeżywaniu tego filmu. Nimefiwa na mume wangu, ameuawa, tumezika jana. Mazingira nyumbani kwangu sio salama. Filmem, który też szczególnie cenię, to też jest film trudny, na pewno tematycznie i bardzo taki wstrząsający. To jest film Biały Cień, pokazujący też takie dość nieznane oblicze Afryki, a konkretnie właśnie przypadki albinosów. Jest taki przesąd, że ich właśnie ciało, czy ich wręcz mięso ma jakieś nadzwyczajne własności i ten film śledzi właśnie takiego jednego z tych albinosów. Jest to historia tak naprawdę dosyć znana już, ale opowiedziana w zupełnie nowy sposób. Niesamowicie formalnie zakręcony, dynamiczny i myślę, że jest jeden z najbardziej innowacyjnych filmów w ogóle w konkursie. Przeglądam sobie właśnie Facebooka, fanpage'a Festiwalu Nowe Horyzonty i są tutaj aktualności, zdjęcia, jakieś newsy. Fajna sprawa, naprawdę. Zawsze jest to ciekawe, żeby obejrzeć wszystkie konkursowe filmy i mieć porównanie po prostu też z wynikami jury, z wynikami publiczności. Szukamy filmów, które zrobią na nas albo wrażenie, albo nas poruszą, które zostaną w nas. Jestem po raz pierwszy na całości Nowych Horyzontów, więc no, ciężko mi oceniać, czy nie wiem, jest lepszy niż rok temu, czy gorszy. Natomiast no, ja się bawię świetnie. Jestem zmęczony, ale bawię się świetnie. Bardzo dobrze, bardzo mi się podoba. Trafiam na same dobre filmy w tym roku. No, genialnie, jak zwykle. Niezmiennie w ogóle, od lat jestem i naprawdę super. Co roku ten festiwal jakby działa coraz lepiej, jeżeli chodzi o jakby taką część organizacyjną. No mi się bardzo podoba.